Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowe racuchy z jabłkami bez użycia jajek i mleka. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 140 g mąki jaglanej, 130 g mąki ryżowej, 35 g siemienia lnianego, 370 ml wrzącej wody, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 350 ml napoju ryżowego, 750 g jabłek. Do miski wsypujemy siemię lniane, cukier waniliowy, połowę naszej wrzącej wody i całość miksujemy. W trakcie miksowania dodajemy drugą część wrzącej wody i miksujemy. Dodajemy napój ryżowy. Szczyptę soli, po czym stopniowo dodajemy mąkę jaglaną, ciągle miksując. Tak samo robimy z mąką ryżową. Dodajemy jeszcze proszek do pieczenia. Przy użyciu tarki ścieramy nasze jabłka i dodajemy je do wcześniej przygotowanej masy. I całość mieszamy. Z tak przygotowanej masy formujemy nasze racuchy i smażymy je na rozgrzanym oleju rzepakowym. Po usmażeniu naszych racuchów możemy je posypać cukrem pudrem. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie ciasteczka. Zapraszam serdecznie.